Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi w tym roku kontrolę dotyczącą wdrażania zasady zapewnienia prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym. Chcemy sprawdzić, czy mężczyźni i kobiety zatrudnieni na podobnych stanowiskach, wykonujący jednakową pracę, są jednakowo wynagradzani. Przeprowadzone w ostatnich latach badania statystyczne, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, a także potwierdzone przez firmy prywatne wykazały, że istnieje różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn prawie 18% na niekorzyść kobiet. Te badania dotyczą zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ale my skupimy się oczywiście na badaniu sektora publicznego. Zasady równego traktowania, równego wynagradzania kobiet i mężczyzn mamy zapisane już w Konstytucji. Natomiast doprecyzowują ją przepisy Kodeksu Pracy mówiące o równym traktowaniu i wreszcie o zasadzie jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Te zasady, ta zasada konstytucyjna i, i, i należyte wdrożenie tej zasady w ogóle w naszą codzienność, codzienne stosunki prawda, między pracodawcami a pracownikami ono się wpisuje w ogóle w taką politykę unijną wyrównywania szans. Nie ma żadnych przepisów szczegółowych, które by mówiły jak przestrzeganie tej zasady, jak wdrażanie tej zasady miałoby wyglądać w praktyce. Ale mam nadzieję, że ta kontrola pozwoli również zidentyfikować pewne narzędzia, pewne techniki yy, oceny i monitorowania wynagrodzeń przez pracodawców, a przede wszystkim podnieść świadomość i rangę tego problemu. Wciąż wydaje mi się nieco zaniedbywanego I świadomości społecznej, no i świadomości pracodawców. To jest bardzo istotny problem i Wydaje nam się, że ta kontrola również się przyczyni do y, popularyzacji dobrych praktyk i wniosków w tym zakresie, także w sektorze prywatnym. Kontrola będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie obejmiemy badaniem kwestionariuszowym bardzo szeroką grupę podmiotów: wszystkie ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, y, wybraną grupę jednostek samorządu terytorialnego, różnego szczebla. Y, to badanie w pierwszym etapie obejmie także spółki Skarbu Państwa i spółki komunalne. Drugi etap y, badań kontrolnych to będą już kontrole wytypowanych właśnie na podstawie danych z pierwszego etapu, badania jednostkowe. Y, pierwszy etap badań pozwoli nam bowiem wytypować y, urzędy i grupy stanowisk o podwyższonym ryzyku tam, gdzie występuje istotne zróżnicowanie wynagrodzeń między grupami kobiet i mężczyzn. No i już w badaniach jednostkowych chcemy sprawdzić, czy to zróżnicowanie jest wynikiem czynników obiektywnych, bo przecież istnieją czynniki obiektywne różnicujące wynagrodzenie na tych samych stanowiskach, wykształcenie, dodatkowe umiejętności, staż pracy, wreszcie ocena sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Jeżeli wyeliminujemy te czynniki obiektywne i bez wyjaśnienia takimi przesłankami, takimi zmiennymi wynagrodzenia, pozostanie różnica w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z dyskryminacją płacową. To oczywiście będzie bardzo trudna kontrola, i ona była już bardzo trudna na etapie tworzenia jej koncepcji. Wypracowaliśmy w tej chwili takie podejście kontrolne, w którym badanie jednostkowe, badanie jakościowe już wytypowanych jednostkach kontrolowanych będzie się skupiało na właśnie identyfikacji tych zmiennych obiektywnych, które decydują o zróżnicowaniu wynagrodzeń. Orzecznictwo sądów ugruntowało również takie przesłanki, jak porównywać, jak sprowadzać do wspólnego mianownika, jak Definiować właśnie tę jednakową pracę. Oczywiście będziemy się nim także posiłkować. W drugim etapie kontroli, kiedy będziemy już analizować szczegółowo wyniki jednostkowe, doprecyzujemy na pewno wytyczne dotyczące ocen w poszczególnych jednostkach, ponieważ czeka nas przecież sporządzenie nie tylko informacji o wynikach kontroli. To wydaje mi się, będzie nieco łatwiejsze, nawet, ale przede wszystkim sformułowanie właśnie tych ocen jednostkowych do kierowników kontrolowanych jednostek. I muszą one być obiektywne, wyważone, no i oczywiście rzetelne, oparte o właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe. O przeprowadzenie tej kontroli zwróciła się do prezesa NIK, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Ona także zaprosiła przedstawicieli NIK do udziału w konferencji poświęconej, Wdrażaniu zasady prawa do równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Konferencja ta odbyła się w kancelarii premiera. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji kobiecych, organizacji pracodawców, central związkowych, no i także przedstawiciele NIK na czele z Panem Prezesem Jezierskim. To bardzo dobra okazja, żeby posłuchać głosów, opinii, przysłuchać się dyskusji o tych ważnych problemach i ich postrzeganiu przez wszystkich zainteresowanych. Wreszcie. Jeszcze jedna dobra okazja, żeby przygotować się jeszcze rzetelniej do kontroli, która za chwilę się rozpoczyna.